Rozwiąż ze względu na x. No i mamy takie równanie. 9x kwadrat odjąć 42x, dodać 29 równa się minus 20. Ktoś to już co nieco wie o rozwiązaniu równań kwadratowych mógłby próbować rozłożyć tę lewą stronę na czynniki, zapisać w postaci iloczynu czynników i w ten sposób szukać roz tych rozwiązań, ale to nie byłoby dobrze, dlatego że tutaj po prawej stronie mamy minus 20, a ta metoda rozkładania na czynniki. To działa wtedy, kiedy mamy 0 po prawej stronie. No bo wtedy jak mamy iloczyn dwóch czynników równy 0, wtedy albo jeden, albo drugi czynnik jest równy 0. Natomiast gdybyśmy to nawet rozłożyli na czynniki i byśmy wiedzieli, że iloczyn tych dwóch czynników jest równy minus 20, to to nam nic nie mówi o tych czynnikach. No bo co z tego, że iloczyn dwóch czynników jest równy minus 20? To nam nic nie mówi na temat wartości tych poszczególnych czynników. Więc żeby mieć 0 po prawej stronie, no to trzeba przekształcić to równanie no i to jest bardzo proste, bo wystarczy dodać 20 do obu stron tego równania, które tutaj mamy. Więc jak dodam 20 do obu stron tego równania, to co dostanę? No dostanę 9x kwadrat po lewej, odjąć 42x. 29 plus 20 to będzie plus 49. No i to się równa, minus 20 plus 20 będzie 0. No i teraz jest dobrze, mamy... 0 po prawej stronie, więc teraz ta metoda zadziała. Rozłożymy lewą stronę na czynniki. No to przyjrzyjmy się tej lewej stronie. Co my tutaj mamy? No 9x kwadrat to wygląda jak kwadrat 3x. Bo to w istocie jest kwadrat 3x, dlatego że 3 do kwadratu to jest 9x do kwadratu to jest x kwadrat. Tutaj mam 49, to też jest kwadrat pewnego wyrażenia, pewnej liczby. Mianowicie to jest kwadrat siódemki. Więc to jest. 7 do kwadratu. No, może się tak zdarzyć, że całe to wyrażenie będzie kwadratem jakiegoś dwumianu. Jeżeli tak by było, no to jaki by musiał być ten dwumian? No, musiałby być sumą lub różnicą 3x i 7. I wtedy jeszcze ten środkowy składnik musi się tutaj zgodzić musi być podwojonym iloczynem tych dwóch. No, on jest ujemny, więc jeden z tych musi być ujemny. No to mogę napisać. Minus przy 7. To jest wszystko jedno, dlatego że minus 7 do kwadratu to też jest 49. Mógłbym też tutaj napisać minus, to wszystko jedno. A tutaj plus zostawić. Jak podnoszę do kwadratu, to znak całości i tak nie wpływa na wynik. No ale teraz to musiało być podwione iloczyn tych dwóch, tak jak mówiłem. No to sprawdźmy, czy tak jest. 3x razy minus 7 to jest minus 21x razy 2 to jest 4, minus 42x, czyli się zgadza. Czyli tutaj będę miał dodać podwojony iloczyn, no i napiszę to 3x, czyli razy 3x i razy tutaj będzie też dodać razy minus 7. No i rzeczywiście 2 razy 3 razy minus 7 to będzie minus 42 i jeszcze x, czyli możemy teraz skorzystać ze wzoru strutonego mnożenia, że A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat to jest to samo, co A plus B do kwadratu. Tutaj jeszcze mogę przepisać to 0 po prawej stronie. No i to moje wyrażenie tutaj po lewej napiszę właśnie jako kwadrat tego dwumianu, o którym mówiłem, 3x odjąć 7. Jakbym wykonywał tutaj to, ten kwadrat, to podnoszenie do kwadratu, no to dostanę to do kwadratu dodać 2 razy to razy to czyli ten składnik tutaj, dodać minus 7 do kwadratu, wszystko się zgadza. No i teraz mogę to rozwiązać, już jednym kolorem to będę pisał. Wiem, że jeżeli kwadrat jakiegoś wyrażenia jest równy 0, to to oznacza, że samo to wyrażenie musi być równe 0, czyli teraz dodam 7 do obu stron tego równania i będę miał równanie 3x równa się 7, czyli x równa się 7 trzecich. No i to jest rozwiązanie mojego równania. Tym razem to równanie kwadratowe ma tylko jedno rozwiązanie.